Kulka koloru czerwonego znajduje się na równi pochyłej na wysokości H. Po zsunięciu się z równi zatacza ona w płaszczyźnie pionowej okrąg o promieniu R. Będąc w najwyższym punkcie toru, kulka znajduje się na wysokości 2R. Zwróćmy uwagę na to, że będąc w tym punkcie najwyższym toru, kulka posiada prędkość V. Będziemy rozpatrywać energię tych dwóch punktów, w których znajduje się kulka na rysunku. I tak, w chwili początkowej kulka posiada energię potencjalną grawitacji określoną tym wzorem względem położenia końcowego, a w położeniu końcowym posiada tylko energię kinetyczną. Stosujemy zasadę zachowania energii mechanicznej, czyli ta potencjalna jest równa tej kinetycznej. Dzielimy obustronnie przez masę i mnożymy obustronnie przez 2, otrzymując taką postać. Można byłoby już H wyznaczyć, gdybyśmy znali V. Skąd wziąć V? Zwróć uwagę na to, że w treści zadania jest powiedziane, że kulka nie oderwała się od pętli. Co to znaczy? Że położenie górne kulki w pętli to newralgiczny punkt, w który ma kulka jeszcze przejść. Wtedy pętla na kulkę nie naciska. Pozostaje tylko siła Q przyłożona do kulki. Jest ona skierowana do środka okręgu. Kulka porusza się. Siła Q, ciężar, jest wtedy siłą dośrodkową. Zapisujemy to. Dzielimy obie strony przez masę, wyznaczamy V kwadrat, który nam jest potrzebny. GR wstawiamy tu. Przenosimy minus 4GR na drugą stronę. Z tego wyznaczamy H, znajdując, że jest ono równe 2,5 metra.